Gotowa jest wieloletnia koncepcja rozwoju dróg rowerowych na terenie Brodnicy. To dobra wiadomość dla mieszkańców oraz turystów poruszających się rowerami. Dokument przedstawia istniejącą infrastrukturę oraz projekt ścieżek rowerowych. Łącznie zakłada 13 tras dla rowerzystów o długości prawie 15 km. Koncepcja cała przeszła konsultacje z zarządami dróg wojewódzkich, powiatowych i dróg krajowych, gdzie na dzień dzisiejszy została wstępnie zaakceptowana. Koncepcję przygotowało Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy. Głównym celem było stworzenie spójnej infrastruktury rowerowej, poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, zapewnienie odpowiedniego komfortu jazdy rowerem oraz stworzenie atrakcyjnych tras rowerowych o przeznaczeniu rekreacyjnym na terenie naszego miasta. Między innymi jest taka bardzo ciekawa ścieżka wzdłuż Drwęcy, która idzie przez poligon, o bardzo takim charakterze rekreacyjnym. Równie ciekawy jest ciąg rowerowy wzdłuż wałów przeciwpowodziowych prowadzący do Lasku Miejskiego. W dokumencie znalazła się również ścieżka wzdłuż ulicy Kolejowej, Sikorskiego, Lidzbarskiej, czy też odcinek łączący ścieżkę rowerową do Zbiczna z istniejącą ścieżką na trasie przemysłowej w kierunku Warszawy. Wszystkie ścieżki pieszo-rowerowe oraz rowerowe na terenie Brodnicy zostały zaplanowane tak, by rowerzysta mógł poruszać się bezpiecznie w każdym kierunku naszego miasta. 21 kwietnia w Pałacu Anny Wazówny dokument został poddany pod konsultacje społeczne. Zainteresowane osoby mogły przekazać swoje uwagi jego autorom. Koncepcja ścieżek rowerowych dostępna jest również w zakładce Konsultacje społeczne na stronie Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi od Państwa. Dzisiaj jest to spotkanie ogólne. Koncepcja jeszcze będzie wisiała przez miesiąc na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. Oczywiście będziemy w tym czasie również od Państwa, od mieszkańców te uwagi przyjmowali. Nam również zależy na tym, żeby ta koncepcja, która została opracowana, była jak najbardziej optymalna i dopasowana do potrzeb rowerzystów naszego miasta. Ja w piłkę lubię grać, bo to jest moja pasja od małego dziecka. Chodzę już na naukę z 4 lata. Piłką interesuję się od dzieciństwa. Te pasje u mnie zrodził ojciec. Mam nadzieję, że wystąpię w jakimś dużym klubie, między innymi Barcelonie czy Bayernie. I chcę zrobić dużą karierę. Maciej, Adam, Mateusz, choć są w różnym wieku, mają wspólną pasję – piłkę nożną. Łączy też ich wspólny cel – zostać zawodowym piłkarzem. Od lat sukcesywnie dążą do celu. Z rówieśnikami trenują w uczniowskim klubie sportowym Gol w Brodnicy, który obecnie skupia już prawie 300 młodych piłkarzy oraz piłkarki w wieku od 4 do 14 lat. Oprócz cotygodniowych treningów, młodzi piłkarze sprawdzają swoje siły w turniejach piłkarskich. Jeden z nich o randze międzynarodowej odbędzie się w maju w naszym mieście. Sądzę, że to jest dobry pomysł, bo nigdy nie było takiego dużego turnieju tutaj u nas w Brodnicy. Przyjadą drużyny z ekstraklasy. Myślę, że to będzie fajny turniej. Graliśmy już na takich międzynarodowych turniejach. Ale ten turniej będzie naprawdę wyjątkowy, ponieważ jest organizowany w naszym mieście, przez nasz klub i przyjadą naprawdę dobre drużyny. Postaramy się wygrać. Mam nadzieję, że tak się stanie i zajmiemy pierwsze miejsce. Brodnica Cup 2016 o Puchar Burmistrza Brodnicy zorganizowany zostanie przez UKS GOL, Urząd Miejski w Brodnicy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy. Międzynarodowe zmagania odbywać się będą od 27 do 29 maja w ramach Dni Brodnicy. Impreza odbędzie się na 4 boiskach, na 2 boiskach górnej płyty Ośrodka Sportu i Rekreacji i na 2 boiskach dolnej płyty. Spodziewamy się gości z zagranicy, zespołu z Berlina i zespołu z Kaliningradu, z Rosji, ale również czołowe kluby z polskiej ekstraklasy. Jest to Śląsk, Wrocław, Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk, jak również czołowe szkółki, które w Polsce przede wszystkim się specjalizują w szkoleniu młodzieży, jak SMS Łódź, Talent Białystok, Akademia Rejsa Poznań. Również wiele tutaj lokalnych klubów, Elana Torun, Jeziora Kiława, Don Bosco Ostróda i również takich zaprzyjaźnionych z nami, troszeczkę dalszych, ale również, które z nami, no, często do nich jeździmy na turnieje, oni do nas, to jest Gdynia Gdańsk, Jedynka Reda, UKS Śrem. Także myślę, że będzie świetna i świetna impreza.
Mamy wiele atrakcji przygotowanych dla tych uczestników. Jedną z takich ważniejszych atrakcji to jest w sobotę. W sobotę wieczorem odbywa się akurat finał Ligi Mistrzów i mamy nadzieję, że nam się to uda zrobić, że wszystkie uczestnicy, czyli około 400 uczestników, będzie razem oglądać ten finał na wielkim telebimie. Mateusz wraz z kolegami przygotowują się do turnieju i zapraszają nas do kibicowania brodnickiej drużynie. Zapraszamy na Brodnica Cup 2016. Zapraszamy do korzystania z nowej formy komunikacji z mieszkańcami Brodnicy oraz sympatykami naszego miasta. Newsletter e-mail umożliwia otrzymywanie świeżych i sprawdzonych aktualności związanych z naszym miastem bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę pocztową odbiorcy. By móc otrzymać informacje, wystarczy podać swój e-mail w formularzu znajdującym się na stronie www.brodnica.pl. Przypominamy również, że dostępny jest oficjalny profil naszego miasta na portalu społecznościowym Facebook, multimedialny kanał YouTube poświęcony naszemu miastu oraz bezpłatny SMS-owy system powiadamiania mieszkańców Brodnicy. 21 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyło się szkolenie dla członków Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy oraz przedstawicieli samorządów uczniowskich brodnickich szkół. Szkolenie prowadzili Karol Droździk i Michał Jasiński, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w działalności młodzieżowych rad w Polsce. Tak jak teraz ci radni, którzy są na tym szkoleniu, tak samo byliśmy młodzieżowymi radnymi w swoich miastach, w Łodzi i w Szczecinie. Byliśmy oboje przewodniczącymi młodzieżowych rad w tych miastach i teraz przekładamy swoje doświadczenie, chcemy dzielić się tym doświadczeniem z innymi radnymi, z tymi, którzy dopiero są na początku swojej drogi. Zadanie jest wybudowanie jak najwyższej wieży z materiałów, które macie przed sobą. Tych materiałów nie dostaniecie już więcej, więc musicie trochę o nie dbać. Celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji i umiejętności radnych Młodzieżowej Rady, a także zachęcenie do realizowania własnych inicjatyw. Podczas szkolenia młodzi ludzie dowiedzieli się m.in. jak pracować metodą projektu, organizować wydarzenia i projekty dla społeczności lokalnej, jak komunikować się z prasą i lokalnymi mediami, o zasadach savoir-vivre w samorządzie i oficjalnych relacjach oraz o zasadach konsultacji społecznych. Jesteśmy tu, by dowiedzieć się, jak efektywniej organizować imprezy, także jak przygotowywać projekty, tak aby skupiały one jak największą ilość naszych rówieśników, a także społeczność lokalną. Uczniowie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy biorą udział w programie Erasmus+. W ramach programu od 2015 roku tworzona jest interaktywna książka do nauki języka angielskiego. Uczniowie tworzą książkę. Biorą udział w scenkach, czyli mają możliwość do mówienia w języku angielskim. Ewaluacja polega na tym, że organizujemy wideokonferencje, to są wideolekcje, wymieniamy się parami i uczniowie mogą komunikować się między sobą. W programie oprócz grupy uczniów i nauczycieli z Brodnicy biorą udział przedstawiciele z Rumunii, Turcji, Czech, Włoch oraz Słowacji, która jest głównym koordynatorem projektu. Przed 2 rokami som dostala nápad, že by sme mali niečo urobiť pre deti, aby sa ľahšie naučili anglický jazyk, pretože slovanské štáty a vzdelávanie v slovanských štátoch je práve problematické v oblasti výučby cudzích jazykov. Hľadala som spôsob, ako zjednodušiť učenie pre deti a preto prišiel tento nápad. Spísala som žiadosť a využili sme európske financie na to, aby bolo možné vôbec tento projekt spustiť. Uczestnicy projektu po raz drugi, tym razem w Brodnicy, spotkali się, by realizować postawione cele. 14 kwietnia w Pałacu Anny Wazówny odbyło się spotkanie robocze, podczas którego przedstawiono została wstępna wersja książki oraz dyskutowano nad jej ulepszeniem. Where are you from? I'm from Poland. I'm Polish. Interaktywna książka Lively English Book for Children ma na celu m.in. nauczanie dzieci posługiwania się językiem angielskim w formie nieformalnej, kreatywności oraz otwartych postaw na inne kultury. I live in Brodnicy.
rodzica. Przed uczestnikami projektu jeszcze sporo pracy. Kolejne spotkania zaplanowane są we Włoszech, Turcji i Rumunii. Efekt pracy poznamy w przyszłym roku. Z interaktywnej książki korzystać będą mogły wszystkie zainteresowane osoby. Burmistrz Brodnicy, starosta brodnicki oraz dowódca 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego zapraszają na obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Święta Narodowego 3 maja oraz rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystości rozpoczną się już 29 kwietnia, 7. nocną majówką patriotyczną. 2 maja odbędą się uroczystości patriotyczne z okazji Dnia Flagi. Natomiast 3 maja odbędzie się występ laureatów konkursu pieśni i piosenki patriotycznej oraz koncert pod tytułem Majowa Jutrzenko w wykonaniu solistów i kwartetu smyczkowego Infinito. Zapraszamy również na obchody z okazji 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej, które odbędą się 8 maja przy Pomniku Wdzięczności w Brodnicy. Zapraszamy na pierwsze międzynarodowe wiosenne spotkanie bardów. Koncert odbędzie się 6 maja o godzinie 18 w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy. W programie usłyszymy utwory Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Leonarda Koena i innych. Patronat honorowy nad imprezą objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz. Wstęp wolny, zapraszamy. На земле этой вечной живу.